Szczęść Boże, coś wam powiem. Każdego dnia, czasem wielokrotnie, mówimy słowa zbaw nas ode złego. Mówimy ustami, ale czy serce jest zgodne? Mówimy, bo się nauczyliśmy, ale czy wierzymy w ich moc? Jezus kończy dzisiejsze spotkanie właśnie słowami, że złego można się wyzbyć modlitwą, ale ma być to modlitwa wiary. Tak jak mówił ojciec opętanego chłopca, wierzę, ale zaraźmy mu niedowiarstwu. To znaczy spraw, żeby moje przekonanie nabrało pewności, żeby moje odczucia były konkretne, a sama wiara by była mocna. My chcemy wierzyć, lecz zawsze zostawiamy jakąś furtkę na to, że jednak coś się nie uda. Sam ojciec mówił o uczniach, że nie dali rady wypędzić tego ducha. A Jezus przyjął to z przykrością, że właśnie im, którzy są blisko, brak wiary wypływającej z modlitwy. Tylko czym jest modlitwa? Nie jest to relacjonowanie swojego życia. Panie, dziś miałem kiepski dzień. Panie, źle się dziś czuję, taki pusty. Wkurza mnie moja praca, mój Boże. W ten sposób traktujemy Boga, jakby był nieobecny. Mówimy to, co On wie, zanim to nastąpiło. Modlitwa powinna być intymnym dialogiem z Bogiem, w którym mogę się ukryć. Skrywając się w Bogu, daje możliwość działania Duchowi Świętemu. Na podstawie tego tekstu widzimy, jak człowiek jest bardzo rozbity. Niby wierzymy, lecz nasza wiara jest ciągle wystawiana na próbę i poddawana wątpliwość. Ojciec przychodzi z konkretną prośbą, ale w obliczu tłumu, który widział nieudaną próbę uczniów Jezusa, zaczyna tracić przekonanie. Dlatego mówi Jezusowi, lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam. Czasem jest tak, że chcemy cudu dla samej sensacji, a nie dla rozszerzenia się chwały Bożej. I musimy przyjrzeć się, czy wokół nas nie ma tych, którzy moją wiarę podkopują. Być może ulegamy presji tłumu, zamiast trwać w tym, co słuszne. Dziwne, a zarazem prawdziwe jest takie podejście człowieka do Boga, że nie wierzy w Jego wszechmoc. Te wszystkie pytania, gdzie był Pan Bóg, kiedy wydarzyła się jedna czy druga tragedia, kiedy ktoś zginął w wypadku nieszczęśliwym, kiedy ludzie głodują, chorują i giną na wojnach. Dlaczego Pan Bóg nic z tym nie zrobi? Nagle to, co było wiarą w naszym odczuciu, znika. Słowo Ojca, wierzę, zaraźmy mu niedowiarstwu, możemy uważać jako najbardziej naturalną, ludzką i docierającą do ludzkiego serca modlitwą Ewangelii i w pewnym sensie za samą istotę wiary. Ten rodzaj złych duchów, tak jak całe zło w życiu człowieka, można wyrzucić tylko pełną ufności modlitwą do Boga. Bo przecież każdy z nas i wierzy, i jest niedowiarkiem. Modlitwa o wiarę powinna być naszą podstawą. Dlatego, kto wierzy, wszystko jest możliwe. Jezus daje nadzieję i wiarę na lepsze jutro. Wysłuchuje wpierw potrzeb tych, co przychodzą do Niego, aby dokładnie spełnić to, o co proszą. Wiemy, że pomaga nie tylko tym, co są chorzy na ciele, ale także kieruje swoją pomoc do chorych na duchu. Ta pomoc odbywa się w takim stopniu, w jakim człowiek chce współpracować z Bogiem. To od nas zależy, co nam się w życiu uda. Mamy wolną wolę, której Bóg nie rusza, jeśli nie pozwolimy Mu działać. Módlmy się o wiarę, że On może wszystko i módlmy się o wolność, by dać Mu możliwość uzdrawiania nas.